Cześć, tematem dzisiejszego odcinka będzie płyn do mycia podłóg. Będzie to płyn Ajax z olejkami eterycznymi o zapachu konwali, czy też jak to jest tu napisane, kwiatów wiosennych. Generalnie bardzo ciekawy płyn, z którego ja już korzystam bardzo długi czas. Jak sami widzicie, zresztą tutaj sporo tego płynu zostało zużyte, jeżeli chodzi właśnie o to opakowanie. Została mi tutaj zaledwie końcówka tego płynu, a zatem mogę spokojnie wypowiedzieć się nieco bardziej na jego temat. Czy jestem zadowolony z korzystania z tego produktu? Jak najbardziej jestem zadowolony. Czy kupiłbym ten produkt ponownie? Myślę, że być może zdecyduję się na jego zakup ponownie. Generalnie na ile oceniłby ten produkt? Myślę, że na 9 na 10, jeżeli chodzi właśnie o zapach, skuteczność i wszelkiego rodzaju kwestie związane właśnie ze sprzątaniem, czyszczeniem jakichś tam plam i tak dalej. Generalnie jeżeli chodzi o ten płyn, no to tutaj, jak sami zresztą widzicie, mamy w opakowaniu 1 litr płynu, a zatem generalnie taki płyn zakupimy gdzieś tam w cenie około 7 zł w sklepie. Mniej więcej w tych okolicach powinniście sobie spokojnie taki płyn zakupić. Jeżeli chodzi o jego stosowanie, no to tutaj generalnie stosuje się około 2 nakrętki na 6 litrów wody. Takie mniej więcej proporcje, jeżeli chodzi właśnie o rozcieńczanie tego płynu. Tak natomiast to wygląda w środku. Może nieco przybliżę. Jak widzicie, ten płyn taki zielonkawy nieco. No i bardzo ładnie generalnie pachnie. Wyczuwa się tutaj taki właśnie zapaszek takich kwiatów. Generalnie po wytarciu bardzo ładnie to wszystko pachnie. Jak najbardziej polecam skorzystać z tego produktu. No i zobaczyć, jak to u Was będzie się sprawdzało w Waszych domach, w Waszych mieszkaniach. Generalnie to, co jeszcze warto wiedzieć, że zapach utrzymuje się podobno nawet do 24 godzin. Z praktyki wiem, że to naprawdę sporo czasu, jeżeli chodzi właśnie o ten zapach. Bardzo ładnie pachnie, powiem szczerze, że po wytarciu dość przyjemnie się na pewno przebywa w danym pomieszczeniu, bo po prostu ten zapaszek taki fajny się unosi, a zatem wszystko rzeczywiście mniej więcej działa w ten sposób, jak to tutaj jest opisane. Tutaj jeszcze warto zauważyć, że butelka jest z recyklingu, jeżeli ktoś właśnie zwraca uwagę na tego typu hasła, na tego typu aspekty, no to tutaj jak najbardziej w jakiś tam sposób ekologiczny na pewno w jakimś takim kontekście ten produkt właśnie został wykonany. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o płyn Ajax z olejkami eterycznymi o zapachu konwali. Jestem ciekaw też Twojej opinii, dlatego koniecznie napisz mi ją w komentarzu, powiedz mi, co Ty sądzisz na temat tego płynu, no i jakie płyny Ty stosowałeś i polecasz. Chętnie zapoznam się z tego typu komentarzami. A tymczasem to tyle. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. Zachęcam do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.